Zmiana uchwały Rady Miasta z 17 grudnia 2008 w sprawie zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013 z 50 zmianami. Dzisiaj pierwsze czytanie, bardzo proszę, pan dyrektor. Pan dyrektor Łukaszewczyk, tak? Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały rezolucji 320. Proszę głośniej do mikrofonu, bo o tym nie będzie to odczytane. W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013. Przyczyną aktualizacji jest przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa, jak również aplikowanie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ośrodki unijne dla małopolskiego regionalnego programu operacyjnego. Zmiany dotyczą wysokości środków finansowych przeznaczonych na zadania oraz systemu ich wydatkowania. Ponieważ zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego stanowi kryterium dostępowe na etapie oceny formalnej pełnej dokumentacji. W związku z tym jest wymagane dołączenie aktualnego zintegrowanego planu. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, dokonano aktualizacji danych demograficznych, danych dotyczących komunikacji publicznej w mieście oraz dokumentów strategicznych, do których odwołuje się przedstawiony Państwu dokument. Oczywiście horyzont dokumentu jest od 2007 roku, dlatego część inwestycji, które tam są uwzględnione, obejmują też ten okres. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, która głosując 10-0 przeciw, 2 osoby wstrzymała się, przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję. Pan radny Stawowy. Panie Przewodniczący, Państwo, zwróciłem się do dyskusji w tym punkcie z bardzo prostej przyczyny. Otóż ja jestem absolutnie oburzony tym, co w tej chwili robi się w Krakowie. Jest prowadzona dokumentacja, zresztą zakończona, jest złożony wniosek, jest praktycznie przyznany na budowę tramwajowej estakady długości 600 metrów nad torami w Płaszowie, która ma kosztować ćwierć miliarda złotych, czyli dokładnie tyle, ile wszystkie niezbędne linie tramwajowe w północnym Krakowie. Wybudujemy linię tramwajową, znaczy zanim skrót linii tramwajowej między Gielnicką a Lipską za ćwierć miliarda, który przyspieszy o 5 minut przejazd tramwajem, a kompletnie leżą tramwaje na Kulkę Narodową, dokładnie tramwaj na Azory, wybudowanie tramwaju przez Majstera na Mistrzejowice, czyli te kluczowe inwestycje w północnym Krakowie, które odkorkują są najbardziej zakorkowane ulice wjazdowe do miasta. Uważam, że to jest kompletny brak wizji rozwoju miasta, to jest kompletnie nierozsądne i jestem po prostu wewnętrznie oburzony i dlatego o tym mówię, ponieważ to jest realizowanie jakiejś fanaberii urzędniczych kosztem realnego rozwoju miasta w miejscach, gdzie to jest potrzebne. Budujemy wymysł jakiejś urzędniczej fanaberii, jakiegoś urzędnika, który sobie wymyślił, że będziemy najdłuższą estakadę tramwajową w kraju, po to, żeby skrócić o 5 minut przejazd tramwaj, zamiast rozwiązywać realne problemy miasta. My tu rozmawiamy o walce z smogiem, który zabija rzekomo 10 tysięcy osób w Krakowie, na którym trzeba 300 milionów złotych, żeby zejść poniżej norm, a 250 wydane na budowę naprawdę zbędnej linii tramwajowej, która nic nie zmieni, nie rozwiąże żadnego problemu komunikacyjnego w Krakowie, nie skomunikuje żadnego nowego terenu, nie tworzy żadnej nowej inwestycji, nie wpłynie w żaden sposób rozwoju dla miasta, a nie robimy nic tam, gdzie to jest niezbędne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Ja chciałem w tej sprawie, którą poruszył Pan Przewodniczący Stawowy. Proszę głosić, bo jakoś nie. Chciałem w tej sprawie, którą poruszył Pan Przewodniczący Stawowy. No, dziwię się, że Pan Radny dzisiaj prosił problem. Ja przy budżecie na ten rok składałem stosowną poprawkę, która miałaby zatrzymać tę inwestycję, ale niestety Państwo jako większość Rady przyjęliście tą inwestycję zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Czyli odblokowaliście całą tą inwestycję, zrobiliście zielone światło dla tej inwestycji i w tej chwili prawdopodobnie jest za późno na zatrzymanie tego. Oczywiście alternatywą było przejście przez Zakrzówek, który przeszedł przez Zabłocie.
co podnoszone było na dyskusji w ramach, kiedy omawialiśmy studium zagospodarowania przestrzeni. I dziwię się, no ja rozumiem, że to jest no, taka gorycz trochę po czasie, ale niestety decyzja zapadła. Pewnie trudno to będzie odkręcić. A chcę przypomnieć, że to nie pierwszy przypadek, kiedy pan prezydent też w tamtej kadencji zgłosił propozycję budowy Ronda Okęt-Katynia za kwotę 150 milionów złotych, kiedy ta forma obywatelska zrozumiała, że to jest też zbyt duży wydatek na ten czas i zatrzymało tą inwestycję, a potem prezydent częściami tą inwestycję podzielił na kawałki i w końcu doprowadził do tego, co chciał. Także nie możecie dzisiaj mówić, że ktoś jest winny, bo niestety wasza część winy tutaj jest, bo przyjęliście tą decyzję finansową, która umożliwia prezydentowi teraz realizację. Przepraszam. Dziękuję bardzo, pan radny Jaszkowiec. Szanowni Państwo, większość zawsze to powiązuje do odpowiedzialności. Ja akurat uczestniczyłem w pracach i działaniach nad tym rzeczem, i analizowałem to
Wiem, ale też było... Może w zakresie stanowiska pana radnego stanowego. Ta inwestycja w poprzednim dokumencie, który był przyjęty przez Wysoką Radę w grudniu 2010 roku, była uwzględniona. To jest również prawny pierwszej linii szybkiego tramwaju, która z Kurdwanowa miała połączyć Górkę Narodową, była wpisana w studium w tym przebiegu, dlatego no, całe kwestionowanie w tym momencie tego przebiegu wydaje mi się, może nie będzie zrozumiałe. Co do wypadku inwestycji, który teraz jest, wiedzą tylko zaktualizowane odchody. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu będzie się starał o refundację dla zadania dotyczącego modernizacji ulicy Limanowskiej, który terminal jest kwota po 9 milionów złotych, które gmina może pozyskać, mając ten dokument aktualny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że to było pierwsze czytanie projektu. I ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 5 lutego godzina 17. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 7 lutego godzina 15. Proszę Państwa, idziemy dalej. Ustalenie kierunków działania do prezydenta polega.